Witam i tam ponownie w Crash Bandicoot 4. No i cóż, wielkie dzięki dla patronów i wspierających. Przypominam, że możecie wspierać na YouTubie i na Patronite, gdzie zbieramy na nowe kostiumy do nowych gier, które już niebawem, i myślę, że będzie tego bardzo dużo jeszcze w listopadzie zwłaszcza. Cóż, przechodzimy dalej. Łapa, subik. No i zobaczcie, że odblokowano linie czasowe Towny. Teraz już wiemy, jak nazywa się ta bohaterka. Wszystko się zgadza już. Nawet przypomniałem sobie, jak wyglądała we wcześniejszych produkcjach, ale tutaj jest zupełnie inna, nie? Mamy te jednak niebieskie włosy i Tauna ma swoje własne plany. Przejdź do jej linii czasowych, żeby zobaczyć, jak krzyżują się jej ścieżki oraz Crusha i Coco, nie? I ona jest jakby z innego wymiaru, tak mi się wydaje. Tutaj jeszcze taka mała uwaga. Jest dodatkowa cutscena po tym, jak przeszliśmy tamten etap, więc tutaj wam wkleję tą cutscenkę i lecimy już dalej z tym odcinkiem, ale żebyście mieli też ciągłość fabularną, to zobaczmy, co tu się stało. No bo jest. Thank you so much. Wait, Tana? But you're different. You're not from our universe. It's good to see you guys. It's been a long time for me. We lost touch in your universe too, huh? Yeah, you could say that. What did we, like, die or something? What? No! Nope. No, no, definitely not. So how are things in your dimension? The usual. A bunch of evil scientists attempting interdimensional domination. Huh. So, what you collecting? Crystals? Mm-mm. Gems? Masks. Ooh, fun. Well, good luck with that. Wait, you're not coming? Sorry, I fly solo. But I'll lend a hand where I can. In fact, I already have. No i widzicie, ona pomaga, nie? I teraz już wiemy, o co chodzi. Ona jest w innym wymiarze, tutaj pomaga, przechodzi. Spoko. Więc cóż, teraz widzimy się już w tym gameplayu, który nagrałem wcześniej, ale taka scena jest dodatkowa, której nie było na początku odcinka, także jest spoko. Zobaczmy. Teraz tak, tu mamy nasza Bandicoota. A, i tu jest Tauna. Gaz do dechy. Pustkowia grozy, czyli musimy to zrobić. Musimy to zrobić, okej. Weźmiemy sobie tego. No ciekawe, nie? Rozegraj poziom. I ona ma dodatkowe. Ona ma jakby swoje tutaj inne plany. O kurczę, a ciekawe, co tam z tym naszym Crushem. Bo nie było tam scenki. No ciekawe, ciekawe. Gaz do dechy. No i co teraz? Oj, ona po prostu tu wbija i też ma swój poziom, tak? Jest Tauna. Dobra, czyli ona ma też tutaj poziom. Czy już zgonik pierwszy. Trzeba uważać. No, czyli to tak działa. Tak. No możemy sobie te skrzyneczki, których nie dosięgniemy, odpalać, nie? O, pięknie! A, i tutaj w ten sposób. Bo nie będziemy wariować w checkpoincie. Jup. Tam jeszcze było coś.
Świetnie. Dobra, niech to już rozwali, spoko. Bardzo mobilna i ta linka jest czymś nowym, nie? Wyżej się nie skoczy. To mogłem wejść na tamtą i później ta jabłuszka, ale w razie pójdziemy ogarnąć cały level. Serio? Dobra, dostał pysk. Nie no, fajnie, fajnie. To się gra akurat z tą tauną. Bo może atakować też, nie? Kurde, tam przecież było. Jakby dostał w pysk. Ład, jak go zjarało. Ale mega. Okej, to bym musiał ogarnąć te maci. Bo będą jeszcze tutaj skrzyneczki, nie? Tutaj ewentualnie mógłbym się wrócić. No dobra, już pójdziemy do przodu. I teraz tu co się dzieje? No, teraz lecimy tu. To jest stabilne, tak? To jest w tym samym czasie? No tak. No to już było, nie? Ach, nitro. To był przecież ten etap, gdzie uciekaliśmy już dużo wcześniej. Nitro środkiem. Bardzo późno się pojawiają te skrzynki. Zwłaszcza te nitro. Można się naciąć fest. Dobra, checkpoint. Ale kurde, ładnie zrobili tego crasha. Naprawdę. Czuć tego ducha pierwowzoru, nie? Tych pierwszych części. Ale nie wiem, czy to nie jest najtrudniejszy crash na razie, zobaczymy. Może nie jest tak źle jeszcze, ale jak na początku jest tak trudno, nie wiem co dalej, nie? No i co teraz zrobiliśmy? Szersza perspektywa. Ciekawe co dalej. Bo tam przerwaliśmy jakby przy tej linie, nie? I nie było żadnej cutsceny, bo ja wyszedłem na spokojnie. Chyba, że mogliśmy dać kontynuuj wtedy. Kto to wie? Ale no nic, zobaczymy co dalej tam nam pokażą. Bo to mieliśmy. Jetboard.
Dobra, na razie tym. Może będzie jakaś scena, ale chyba nie. A, czyli mogliśmy zrobić kontynuację. Wtedy. Tak mi się wydaje, chociaż nie wiem. Kim teraz gramy? Teraz gramy Crashem, tak? Dobra, to wiecie co? Ja spróbuję wam tamtą jeszcze jakąś scenę dograć. Zobaczymy, czy się uda. Czyli nie można wychodzić z gry. Tego, co widzę. No dobra, to będę przynajmniej wiedział, że tak nie robić. Ale pierwszy raz tak się zdarzyło. Wydaje mi się, że tam powinna być jakaś scena. Okej. Na razie idzie spoko. I bardziej tutaj haki mamy, nie? Ale jakoś dołem. Oj. Pirackie klimaty. Dobra, będzie ten checkpoint? Będzie. O, mamy ten terek. I jest tutaj taśma. Super. No teraz dosyć łatwo, ale to jest chyba taka rozgrzewkowa, co? Bonusik. Okej. Dobra, świetnie. I teraz to. Pyk. Pyk. Jednej nie zebrałem, no ale okej. Niech będzie. Niech będzie. Trochę owocków jest. Ale ogólnie plansza na razie dosyć, nie? Ja coś powiedziałem? Że plansza dosyć? Nie. Żartowałem, co? Żartowałem. Dobra, lecimy. Świetnie. Okej, mamy checkpointik. Łumpa. Kurde, odjechał mi statek. Potrzebna. O, na to można wejść. Ja nie wierzę. Ja nie wierzę. Mamy jeszcze uga przecież. What the hell? A tu można tak robić. Dobra, nie trzeba tego dłuższego skoku. Dobra, kolejna motorówa. Ach, walnął mi. Uwaga na wiry. Alright. Kurde, dawno maski nie było przecież.
Dobra, jesteśmy. Świetnie. Tak. Nie wierzę. Nie wierzę, po prostu nie wierzę, jak to zrobiłem. Dobra. What the hell? Wiry wodne. Zamachowy samobójca. Dobra. Mamy... Nie! Ostatnia bombka! Nie wierzę. Dobra, mamy to. Tyk, checkpointik. Tyk, tyk i... What? Okej, bossik kolejny. Co mamy robić? A, chyba unikać, co? He, kurde, archę spory jakiś. Bo z kolopendromorfy. A, czyli po prostu unikać. Ale żeś. Ale żeś. Tak, teraz 3T, tak? Pa-ra-ra-ra-ra. No i chyba padł. Dobra, poszło. Za pierwszym to akurat. Ale mnóstwo tam na tej łódce miałem zgonów. Dobra, lecimy dalej. Maseczka. Akano! Old Dark Matter himself. A careful crash. He's heavier than life. Oh, good. You're awake. All right. Two masks down, two to go. Feeling a little less panicked. I was at a 10 before. Now I'm at a solid, let's say, 9.78. Oh, yeah. These bandicoots are here to help. Bandicoot. Follow. Short and to the point. Love this guy. To co, zrobiliśmy bossa kolejnego? Ale ten bossik był łatwy, nie? W porównaniu do tego pierwszego. Ale lokacja była trudniejsza. Ładnie odlotowo! Ładnie odlotowo! Kręcił. Czyli po prostu musimy... Okej, okay, czyli na pewno nie wychodzić z gry na kontynuacji, tylko w tym momencie. Okej, okay, no to dobra. Rozgrywamy jeszcze jeden. Może teraz tą. Takie mamy. No niech będzie ta. Okej. Okay. Kręcią. Okej, okay, czyli tamtą cutscenę mam nadzieję, że wam dogram jakoś.
spróbuję. Uhuhu, Bandicoot! Tym razem Coco. So where's the next mask? Not here. If these chuckle nuts weren't punching holes in reality, we could open our own rifts. For now, we're stuck taking the long route. But I sense another rift around here somewhere. Okay, boss lokacji. I have a fun little game for you to play. I've got a reward for the clever bandicoots who can reach my testing grounds. But you'll have to defeat my deadly, diabolical creations along the way. Okay, to jest bosik. What? Co to macie za moskę? O kurde. A, czy ja mogę niszczyć te? Serio? Co to tak lata? What? Taka maska jest? Zajebiaszcza. A ja mogę cały czas nią być? Niewiarygodne. No dobra. To easy, ale tu jakie muszą być hardkory? A, kwantowy obrót. Detonuje TNT. No tu co się dzieje? Wygadany naukowiec, aha. Okej, mamy klejnot. O, lepiej na normalu troszkę. Aha, i koniec maski, tak? Oczywiście, że zjadają. No dobra. Kończyk. Takie cuda. I naprawdę, naprawdę dobry ten kraszyk jest. Naprawdę dobry. Jak pani przed zieloną mgłą? Ciężko powiedzieć. Mamy na dół iść? A, czyli to. Kurde, to by nas zabiło, tak? Serio, tam jeszcze? No, taka fajna maska miała być. To te liście to w ogóle. I wish I didn't have to resort to live tests for my experiments, but you know, omelets, eggs, superpower potions, marsupia, I mean, other animals, Uspokój się, doktorku. Majaczysz.
majaczysz pan. Dobra, bonusik. Ale się zrobiło tak srogo. Tak srogo się zrobiło. No tu nie wskoczę. Jakoś się utrzymało, nie? Może być. Może być, ja i tak tutaj stówki nie robię aktualnie na tym poziomie, bo to jest jakaś przeginka. Doń. Go, go. Ale tam ładnie zrobiłem. Aha, to wybucha. Pięknie. No tu jest TNT niestety. Ja nie wierzę, że to się dzieje. Okej, okay, lecimy na zielone. I końcóweczka. Dobra, mamy to. Mamy to. Ale to już było bardzo ciężko i mamy przynajmniej nową maskę. Do dzieła i kontynuuj. Zobaczymy co dalej. Bo niekiedy są oczywiście scenki, nie? Ale może tym razem nie być. No nic, czyli... Doktorek. Tu mamy i... Inna perspektywa, tak? Czyli od tego zaczniemy sobie następnym razem. Ciekawe co ona w tym czasie robiła. No i postaram wam się jeszcze dograć ten mały przerywnik filmowy, który był jeszcze na tamtej mapce. Także wielkie dzięki za oglądanie. Zostawcie koniecznie łapę, subika i kto dotrwał do końca, niech napisze kręcioł. Do następnego.